Jeżeli jesteś człowiekiem, który rozwija się w perspektywie prorocznej, to musisz robić odważne kroki, żeby być człowiekiem publicznym. Publicznym człowiekiem. Nie możesz być w ukryciu. Musisz złamać każdą diabelską opresję, która chce cię trzymać w ukryciu. Która chce, abyś nie rozwijał publicznie perspektywy proroczej. Musisz to złamać. Diabeł, jeżeli nie jest w stanie zamknąć człowieka na Boże powołanie, to go chce zamknąć na manifestację tego powołania. Jest wielu ludzi, tak jak Agatka powiedziała, obdarowanych na różnych poziomach w przestrzeni perspektywy proroczej. Niekoniecznie trzeba być prorokiem na urzędzie. Ale jeżeli widzisz szerzej, głębiej, więcej, manifestują się przez ciebie dary objawienia, słowo wiedzy, słowo mądrości, zaczynasz wiedzieć, co się stanie w przyszłości, zaczynasz wiedzieć o rzeczach ukrytych, zaczynasz mieć szeroki obraz tego, co się dzieje wokół, to musisz mówić. Jezus powiedział, jeśli oni będą milczeć, to te kamienie będą krzyczeć. Musisz mówić. Rozumiesz? Mówić publicznie. Internet musi stać się twoją bronią, polem twojego działania. Ulica i wszystkie inne publiczne miejsca. Musisz uwalniać perspektywę proroczą. W szeroko pojętym kościele jest mentalność taka, że na uszko się coś tam ksukta. Tak mi powiedział Pan. Nie o to chodzi. Za to, że komuś ksuktasz na uszko, że jakoś ci powiedział coś Pan, to najwyżej jak się pomylisz, to ten ktoś może się do ciebie nie odzywać przez 2 tygodnie. Potem spokutuje i się będzie odzywał. Ale jak będziesz publiczny, to cię osądzą wszyscy. Wszyscy cię osądzą. Jeżeli nie złamiesz tego lęku przed osądem, to nie wykonasz woli Pańskiej. Ja wczoraj mówiłem o tym na warsztatach biblijnych, na studium słowa. Jak Jezus wyszedł w święto, stanął w centrum wsi, przy studni i zaczął uwalniać słowo, to pierwsza reakcja ludzi, którzy byli wokół, to była taka: oto prorok. Oto prorok. Po czym oni poznawali proroka 2000 lat temu? Nie po tym, że ktoś mówił, że jest prorokiem, ale po tym, że ktoś był publiczny i publicznie uwalniał perspektywę proroczą. Po tym oni poznawali. Oto prorok. Wyszedł na środek wioski, ustał w centralnym miejscu i mówi tak. Kto wierzy we mnie, tak jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. Takie coś mówi. A oni mówią, oto prorok. Wiesz, co robi prorok? Prorok jest publiczny i publicznie mówi tak. I ja mówię prawdę. Kto wierzy w prawdę, którą ja mówię, to sięgnie zbawienia. Oto prorok. Prorok jest bezwstydny.
odkompleksiony, silny wewnętrznie i skonsolidowany wewnętrznie, nierozlazły, myślący o sobie tak, jak myśli o nim Bóg. Oto prorok. I potrzeba takich ludzi. Ruch przebudzeniowy polega na tym, że mamy stanowić potężną bryłę uderzeniową. Nie jedna osoba, nie dwie, nie trzy. Wszyscy. 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 Na dzisiaj mamy 70% ludzi w służbach. Chcę 100%. 100% ludzi w służbach. 100%. Wszyscy w służbach. Wszyscy. Bez względu na to, tak? Co o sobie myślą. Źle myślą, to się muszą naprawić. I do roboty trzeba iść. Jeśli jesteś człowiekiem perspektywy proroczej, to chcę, żebyś był publicznym człowiekiem. Twoje zdjęcie w internecie, twoje imię i nazwisko. I uwalniaj perspektywę proroczą. Twój telefon ma kamerę. Rozumiesz? Zauważyłeś to? Ta kamera przede wszystkim służy ci do tego, abyś nagrywał na nią siebie, głosząc słowo. Najpierw służy ci do tego, potem żebyś fotografował i nagrywał ptaszki, robaczki, kwiatki, te wszystkie inne ładne rzeczy, które Pan Bóg stworzył. Najpierw siebie i w świat. Rozumiesz, o co chodzi? W świat. To jest bardzo ważne. Bo to jest w ogóle pycha myśleć o sobie inaczej niż mówi Bóg. Rozumiesz? Pokora to jest myśleć o sobie tak, jak mówi o tobie Bóg. To jest człowiek pokorny. Jak Bóg mówi, że jesteś silny, to pokorny człowiek mówi, jestem silny. Jak Bóg mówi, że jesteś zbawiony z łaski, to pokorny mówi, jestem zbawiony z łaski, a nie jestem grzesznikiem zbawionym z łaski. Chcę, żebyście to rozumieli. I drugą rzecz jeszcze wam powiem. To jest taka rzecz, żeby nie bać się brać przykładu z siebie nawzajem. Słowo Boże mówi, że ci z was, którzy jesteście mocniejsi, winniście wziąć na siebie ułomności słabych. Kto to są słabi ludzie w Kościele? Słabi ludzie to nie są ludzie, którzy mają mniej Ducha Świętego, bo tu wszyscy mają tyle samo Ducha Świętego. Tak to Bóg sprawiedliwie wziął i zrobił. Ale słabi to są ci, którzy się jeszcze tak nie rozpędzili, jak ci z przodu. I często ludzie mówią tak, bo ja nie jestem taki hop do przodu. A wiesz, ja takiego człowieka wtedy mówię, to zacznij być. Dlaczego ty nie jesteś hop do przodu? Weź mi to za argument. Jaki jest powód? Bo jak ty do mnie powiesz, że taki jesteś, rozumiesz? To ja ci przeczytam w Piśmie Świętym, że stare przeminęło. Rozumiesz, o co chodzi? Jak ty mi powiesz, że ty się wstydzisz albo nie jesteś pewny siebie, to ja cię zaproszę na terapię. Rozumiesz? Bo ty nie masz prawa się wstydzić. Ty nie masz prawa posiadania kompleksów. Ty nie masz prawa mieć niskiego poczucia własnej wartości. Ty nie masz prawa chodzić w odrzuceniu, w jakimś śmierdzącym poniżeniu, nie masz do tego prawa. Wiesz, dlaczego nie masz do tego prawa? Bo końcem prawa jest Chrystus. Tak jest napisane w mojej Biblii. Końcem prawa jest Chrystus. Zbawiciel od wszystkiego. Od wszystkiego. Zbawiciel od wszystkiego. Od grzechów, kompleksów, poniżeń, odrzuceń, fochów i całego tego syfu piekła. A więc bierz przykład z ludzi, którzy są z przodu. Nie bądź człowiekiem, który myśli sobie, że biorę tylko od Pana. Wiesz, kto tak myśli, że biorę tylko od Pana?
Człowiek, który nie chce zbliżyć się realnie do drugiego człowieka. On mówi, ja biorę tylko od Pana. Rozumiesz? A ja, jakby krzesło mówiło do mnie, to bym siedział u nóg krzesła. Jak krzesło by zaczęło do mnie mówić, jak mam żyć, to bym siedział u nóg krzesła. Rozumiecie? Wierząc w słowo, że nawet martwe przedmioty wydają głos. List do Koryntian. Rozumiecie? I żadnego nie mam problemu z łapaniem się ludzi, którzy są silniejsi ode mnie, żeby mnie pociągnęli. Wiecie, jak się trenuje zawodowych kolarzy? Jedzie taki kolarz, a jego trener jedzie z boku samochodem albo motorem i mówi, dawaj, 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 dawaj. Rozumiesz, o co chodzi? I cała robota trenera to jest taka, że ma wielki, mocny silnik pod sobą, rozumiesz? I krzyczy, dawaj, dawaj. A kolarz zapieprza za tym o własnych siłach. Ale wiesz, co się dzieje u kolarza? Przechodzi pewne granice. Dlaczego? Bo obok niego jedzie silniejszy. To znaczy, że silniejsi mają pociągać słabszych, a nie to, co wielu ludzi myśli, że jak jesteś silny, to powinieneś teraz przyjść do mojej słabości i tam ze mną umrzeć. A rozumiecie to? Nie na tym polega pomoc słabszym. Nie na tym to polega. Pomoc słabszym polega na tym, że się schodzi do poziomu słabszego, bierze się słabszego, mówi, dawaj, chodź ze mną, bo jestem silniejszy. A słabszy daje się wziąć za rękę i poprowadzić w miejsce siły. To jest wzajemna pomoc w Kościele. I to jest normalne. Jeżeli są osoby, które są prorokami i widzicie, że są publiczni, a ty jesteś osobą, która w ogóle funkcjonuje w tej perspektywie i się rozwija, to się uczą tych ludzi. Rozmawiaj z nimi, nawiązuj z nimi relacje. Bądź z nimi blisko. Przychodź do nich i mów, połóż na mnie ręce. Uwolnij namaszczenie we mnie. To, które jest na tobie. Chcę się tak niebać jak ty. Chcę tak mówić jak ty. Udziel mi ze swojego. Wiesz dlaczego? Bo to otwiera drogi pańskie. Otwiera. To otwiera. Nauczcie się tego. Naprawdę, to jest mega, mega ważne.